Gromadząc materiały do serii wydawniczej Czas zatrzymany, natrafiłem na wspomnienia, na fragmenty pamiętników chłopskich, na kroniki szkolne, które dotyczą wydarzeń sprzed 100 lat i pięknie wpisują się w obchody stulecia niepodległości. Jan Kotyza. Moje wieńczyce. Szkice z życia wsi. Kiedy w 1914 roku wybuchła wojna światowa, pamiętam przejeżdżający w jej pierwszych dniach przez Bieńczyce patrol ułański. Forty na wzgórzach na północ od wsi były obsadzone przez wojsko. Wsie położone na przedpolu fortów, Grębałów, Lubocza, Kantorowice i Zesławice zostały zburzone, a wszystkie drzewa wycięto. Ludność stamtąd wysiedlono. Wielu z nich zamieszkało w Bieńczycach. Ojciec umieścił mnie wraz z babką i ciotką w Krakowie. Sam zaś pozostał z matką w domu, gdyż pracował we młynie i miał prawo przebywać we wsi. W Bieńczycach kwaterowało wojsko i napotkanych mieszkańców, którzy nie mieli zezwolenia na pozostanie we wsi, wypędzano. W październiku 1918 roku gruchnęła wiadomość, że w Krakowie Polacy rozbrajają żołnierzy austriackich, zrzucają znienawidzone dwugłowe czarne orły austriackie, że na Odwachu pod wieżą ratuszową zaciągnął wartę pierwszy oddział Wojska Polskiego, że jest już wolna Polska. 11 listopada tego roku wrócił do Warszawy brygadier Piłsudski i jako naczelnik państwa objął najwyższą władzę w Polsce. Doszły niepokojące wieści, że Ukraińcy opanowali Lwów i z Krakowa wyjechał na odsiecz pierwszy większy oddział Wojska Polskiego. Wiedzieliśmy, że biją się Orlęta Lwowskie. Franciszek Twaruk, nauczyciel z Luboczy, zwracając się do swoich uczniów, powiedział: chciałem swą pracą służyć ojczyźnie i narodowi i w tym celu miałem zamiar wstąpić do wojska. Jednak po krótkim namyśle doszedłem do przekonania, że będąc nauczycielem, będę mógł przygotować młodzież do służenia Polsce. I wam będę chciał wpoić miłość do naszej ojczyzny, bo Polska zmartwychwstała. Potrzebuje synów i córek, którzy by uczciwie pracowali, a w razie potrzeby byli gotowi jej bronić. Pleszów. Kronika parafialna. Ksiądz Jan Skarbek. 11 listopada 1918 roku. Odprawiłem w kościele parafialnym pleszowskim nabożeństwo na podziękowanie Bogu za uwolnienie ojczyzny z przeszło stuletniej niewoli, w którym wzięły udział dzieci szkół w parafii i parafianie. Pięknie brzmiała w kościele pieśń po mszy świętej: Boże, coś Polskę, ojczyzną wolną pobłogosław Panie. Znajdujemy się w Grębałowie, gdzie jeszcze 100 lat temu przebiegała granica pomiędzy Imperium Rosyjskim a Imperium Austriackim. Gdy 31 października 1918 roku porucznik Antoni Stawarz ze swoimi ludźmi oswobodził Kraków, nadal były tutaj duże, groźne forty. W tych fortach oprócz dział dalekiego zasięgu znajdowały się też mniejsze działa M-94, które służyły do obrony bliskiej. I te działa, demontowane ze schronów zwanych tradytorami, były wsadzane następnie na pociągi i jechały do Lwowa, gdzie z tych dział tworzono obsady pociągów pancernych. Pociągi te walczyły głównie w Przemyślu, walczyły o tory pomiędzy Przemyślem i Lwowem oraz w samym mieście. Lotnisko Rakowice-Czyżyny jesienią 1918 roku było dużą, dobrze zorganizowaną, dobrze wyposażoną bazą lotniczą. Zostało założone w roku 1912, niedługo po wielkich ćwiczeniach tzw. cesarskich, kiedy po raz pierwszy wylądował tu samolot, pilotowany zresztą przez krakowianina, kapitana pilota Millera. Potem zostały tutaj założone drewniane hangary, koszary lotnicze. Została założona jednostka o nazwie Flugpark 7, siódmy park lotniczy.
I ta jednostka jako siódma kompania lotnicza poleciała na wojnę. Lotnisko Rakowice-Czyżyny odegrało dość istotną rolę w 1914 roku, w czasie bitwy o Kraków. Potem jak front został odsunięty, została tu założona duża baza szkolna o nazwie 10. Zapasowa Kompania Lotnicza. Zapasowa to znaczy szkoląca pilotów, remontująca samoloty. Dowódcą został Polak, rodem z Brzeżan. Kapitan pilot Roman Antoni Florer. Miał już za sobą karierę bojową, między innymi na froncie włoskim zestrzelił włoski samolot z broni ręcznej. Więc był już, można powiedzieć, asem lotniczym, ale był on przede wszystkim znakomitym szkoleniowcem. I te talenty pozwoliły mu zorganizować austriacką jeszcze szkołę lotniczą. Rankiem 31 października Florer przekazał całą bazę przedstawicielowi Polskiej Komisji Likwidacyjnej, doktorowi Zdzisławowi Dzikowskiemu. Bardzo wielu ludzi nie mówiących słowa po polsku, Niemców, Czechów, Morawian, zostało wiernymi obywatelami Rzeczpospolitej. Byli to pierwsi instruktorzy niższej szkoły pilotów, założonej niemalże od razu przez Romana Florera, który oczywiście powrócił do dowodzenia. Największym skarbem krakowskiej bazy byli ludzie, mechanicy, piloci tej nowoczesnej, najnowocześniejszej wówczas broni oraz samoloty. Te maszyny szkolne stanowiły osnowę późniejszego szkolnictwa lotniczego. Jeżeli Roman Florer, to potem pułk lotniczy w Toruniu, to potem szkoła wyższego pilotażu w Grudziądzu i wreszcie szkoła Orląt w Dęblinie, której pierwszym komendantem był właśnie Roman Florer, pilot, instruktor z Krakowa. Mam przed sobą dokument anonimowy, którego na trzeciej stronie dowiadujemy się, że jego autor na samym początku listopada 1918 roku trafił do lotnictwa na terenie lotniska Rakowice w Krakowie i gdzie pisze, że kilka dni później wykonał swój lot jako obserwator wraz z pilotem Stecem na lotnisko Mokotowskie w Warszawie, gdzie doszło do spotkania z marszałkiem Piłsudskim. Chodziło tam wówczas o przekazanie dokumentów, gdzie lotnicy krakowscy próbowali jak najszybciej dotrzeć na front ukraiński i wesprzeć walczący Lwów. To lotnisko staje się pionierem na mapie II Rzeczypospolitej. Stąd właśnie startuje pomoc dla walczącego Lwowa. Wsparcie możemy wymienić tutaj profesora Stronickiego z porucznikiem Stecem, lecących 7 listopada do Lwowa. Stąd również jest zaopatrzenie walczącego Śląska Cieszyńskiego. Kraków staje się takim matecznikiem, można powiedzieć, polskiego lotnictwa.